Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No też witam. Edziu prowadzi, to ja mogę tutaj spokojnie sobie dzisiaj siedzieć jako pasażer. No i w pierwszej kolejności oczywiście jedziemy zobaczyć, jaka wysoka Odra jest. Inną drogą, której jeszcze do tej pory nie pokazywałam, to jest droga, która wjedzie do Chlewic, wsi oddalonej od naszej. Tutaj drogą około 3 km w linii prostej jest oczywiście mniej. Droga wjedzie przez lasy. No i dzisiaj jest sobota, 21 września. Bardzo ciepło, temperatura jest w cieniu 27 stopni, także no jeszcze pełnia lata i ta kalendarzowa i nie tylko, bo tutaj pogoda również wskazuje na to, że jest jeszcze lato. No i zobaczymy, jaka jest woda. Kalendarz mamy za sobą. Jak się wyjeżdża z lasu, to tutaj po lewej stronie są łąki, na których wypasa się bydło, kosi się trawę i tam, zaraz będzie widać, są drzewa w oddali i tam płynie ta nasza lokalna Myśla, a za tą Myślą akurat tutaj, w tym miejscu na prosto jest nasz ogród. A przed nami już są Chlewice. Jest to miejscowość, która w 97 roku była dosyć mocno podtopiona. Wszystkie domy nie były zalane, tutaj było kilka domów takich, które miały wodę w środku, ale była mocno podtopiona. Teraz zrobiono tutaj jakieś 2 lata chyba temu wał dookoła, także no troszkę są zabezpieczone. Jak to będzie, no to tutaj zobaczymy. Mamy nadzieję, że woda do Chlewic nie wejdzie, nie będzie tutaj podtapiała mieszkańców. Miejscowość nieduża, taka typowo rolnicza. Jest tutaj kilku rolników, którzy trzymają dosyć duże ilości bydła. Bydło oczywiście na odsadki, na opasy, bo tutaj mleka nikt nie pozyskuje. W związku z tym, że nie ma mleczarni, to co już tyle razy powtarzałam, wszystkie mleczarnie w okolicy tutaj zostały zlikwidowane. Wała trzeba było. O, tutaj jest wał. O, tu się właśnie zaczął wał. A tam dalej mamy jeszcze nasze pole, 6 hektarów pola. O, tam pod lasem. Przejechaliśmy przez Chlewice. Nie jest to duża miejscowość. I tutaj jest wał. Po jednej i po drugiej stronie. Tu. I tu. I tu już się wiewa. O, podniosła się. Jeszcze jak byliśmy przedwczoraj, to Myśla była niska, bo to jest Myśla. Malutka rzeczka, ale już jest zalane. Czyli tędy nie pojedziemy, co? Tędy już nie pojedziemy, bo już zalana. Chcieliśmy tędy jechać, ale już jest tam droga zalana. A jeszcze przedwczoraj żeśmy jechali, w ogóle tu wody nie było. Można było przejechać. Myśla była w korycie. Po prawej stronie teraz mamy jeziora pożwirowe, właściwie jezioro. Ono jest tutaj tak usytuowane, że ma takie liczne zakola, zakamarki, ale to jest jedno jezioro, no i jest dosyć dużo wędkarzy jeszcze, bo wygoniło ich znad Odry, no i teraz wędkują na tym jeziorku. Odra poszła dosyć mocno w górę i zaraz zobaczymy na mierniku, jaki jest teraz obecnie jej stan. A tutaj dookoła jest bardzo dużo łąk i w sumie to, że tutaj zalewa, to tak naprawdę nikogo nie dziwi, bo te tereny są naturalnymi polderami. No i Odra, jeżeli kiedykolwiek wylewała, to zawsze tutaj te tereny były zalane. Ona się tutaj rozlewała i też często mówiłam, że my jesteśmy tutaj jak nad Nilem. Jak Nil wylał, to Nil dał. Tak samo jak i Odra, jak ona tutaj wylała, to było dużo zielonej, soczystej trawy, było dużo siana, no i możliwości do wypasu bydła. Jak Odra nie wylała, to niestety tego siana nie było. No i tak było poprzednie lata, że chyba 2 czy 3 lata z rzędu ona nie wylała i mieliśmy tutaj wszyscy wokoło problem właśnie z urobieniem siana. I miernik. Skala. No trochę poszła w górę. Dosyć sporo poszła, chyba kolejne 0,5 metra.
a my w związku z tym, że ta Odra się podnosi, będziemy tutaj teraz zabezpieczać te ule, żeby tutaj im woda nie groziła. Na polach, gdzie jest ogród, w naszym lasku mamy część pasieki, część jest koło domu, część tutaj, no i są ule stacjonarne i jeden z dwóch pawilonów. Pawilon jest na kołach, no i nawet jeżeli ta woda by się podniosła, no to ewentualnie koła będą zanurzone w wodzie i tutaj nic większego się nie wydarzy. No ale ule, one stoją na stojakach, ale no tutaj wiadomo, no są nornice, są krety, one ryją. Jeżeli woda się podniesie, teren nasiąknie, wypełni te korytarze, to one będą się przewracać, stojaki się pozapadają, no i niestety pszczoły ucierpią. Podnosimy tutaj stojaki i już mnie zdążyły pożądlić. Tam na środku połóż dwa. Tutaj, tak? Tak. Jeden. Ten? Tak. Dobra. I tutaj połóż teraz. Tutaj. Jakoś nisko to wyszło. Nie wyszło nisko. Szybko. No i tu jeszcze. No wstawaj. No. O. Dobrze jest? Dobrze jest. Tamte są wysoko. Mhm. To tamtych nie trzeba, nie? Nie. Jesteśmy rozdarci. Czy ta woda będzie, czy jej nie będzie. No i tak już przez myśl nam przyszło, żeby ewakuować te pszczoły, wywieźć. Też nie jest to takie proste, bo trzeba je wywieźć ponad 4 km od miejsca, w którym są, bo pszczoła, ona koduje sobie teren w swoim mózgu i zapamiętuje dany teren, w którym jest. I jak ją się wywiezie pół kilometra, kilometr, do 3 kilometrów, to ona po wylocie z ula wróci na to miejsce, na którym stała pierwotnie. Dlatego koniecznością jest wywozić pszczoły ponad 4 kilometry od poprzedniego miejsca i ona wtedy, wylatując z ula, robi oblot, koduje sobie od nowa dany teren i wtedy ona może być transportowana. Ale tak to no, nie jest to takie proste. I mieliśmy już, mamy właściwie nagrane miejsce, w razie W, żeby te pszczoły przewozić, no ale to też nie jest do końca takie proste o tej porze, to już jest jesień, one już są zakarmione, szykowane do zimy, no i taka zmiana miejsca nie do końca jest teraz dobra i łudzimy się, że aż takiej wody nie będzie, aczkolwiek rozum nam podpowiada, zabezpieczajcie te pszczoły, bo różnie może być, dlatego no podnosimy je jeszcze wyżej. Czekaj, tu ci podkładać, tak? No. O, to się rozpadło na pół. Jeszcze lepiej. A ten? A, ten jest pusty. Który teraz? Czapka mi spaduje. Spada mnie to z głowy. Jeszcze tego żarłacza trzeba postawić teraz na miejsce. To tutaj stojaki wymieniamy, tak? Już. O, się sypią. Gdzie się do mikrofonu przypięłaś? Teraz właśnie słyszycie, jak pszczoła brzęczy. Już mnie 5 użarło, użądliło. Pszczoła fachowo żądli, ale pszczelarze pospolicie takim żargonem pszczelim mówią, że żrą. I mnie właśnie pożarło 5. A ta się zainteresowała włochatym mikrofonem. Asio, idź ty ode mnie. Który teraz? Tamten? Tamten właśnie mnie pogryzł. Ten cię nie pogryzł. Tamten, o. Tu co, będziemy podkładać czy wymieniać stojak? Podkładać. Może ich
delikatnie to wszystko rób. Cichutko. Przy pszczołach trzeba być cicho, bo one reagują na takie gwałtowne ruchy, na krzyk, na stukot. I tak jak się wykasza tutaj to zielsko pokrzywy, to trzeba robić albo późno, jak one siedzą w ulach, albo bardzo wcześnie, bo w dzień, jak one są lotne, lepiej tego nie robić, bo będzie bolało. Dobra, będzie bardzo bolało. Zaraz będzie bolało. Ale co, mam brać z podstawką nie, od razu? Nie. Poszły dobre paręnaście centymetrów do góry. To, co mogliśmy na chwilę obecną, to żeśmy zrobili. Popodnosiliśmy te ule. Stoją one teraz dosyć wysoko. Z wiosny, jak tutaj woda wylała w tym roku, to była ona tam przy tej olsze, która tworzy taką fałkę. Tam stoją dwie przy sobie. To tam już woda była. Ale żeby ona tutaj podeszła, no to brakuje jeszcze jakieś 15 cm. Musiałaby się podnieść, czy nawet 20. No liczymy, że takiej wody nie będzie, żeby tutaj nam te ule zalała. Będziemy to obserwować. Każdego dnia przyjeżdżamy. No i jeżeli woda już będzie podchodziła pod tą grubą olchę, no to nie będziemy się nawet zastanawiać, tylko będziemy brać przyczepę, ładować je i wywozić w umówione miejsce. I będą tam stały. Co się będzie miało dziać, to się będzie działo. No lepiej, żeby one tutaj zostały, żeby ich teraz o tej porze nie przewozić, nie denerwować. Kolejny dzień, niedziela. Pogoda przepiękna, niebo błękitne, bez jakiejkolwiek chmurki. Temperatura jest dosyć wysoka, ale powiewa taki delikatny wiaterek. I jest ona odczuwalnie troszeczkę niższa niż byłaby tutaj w słońcu, gdyby nie było tego wiaterku. Ule wczoraj żeśmy tutaj pozabezpieczali, ale no nie daje nam to wszystko spokoju. Dzisiaj żeśmy jeszcze tutaj przyjechali posprawdzać, co jeszcze możemy zrobić. I okazało się, że został tutaj jeszcze jeden ul bez podniesienia. Jest on pusty, co prawda. I stoi, można tak powiedzieć, bezużytecznie, ale to jest jeden z pierwszych naszych uli. Jak córka była mała, malutka, miała kilka latek, to na nim malowała swoje tutaj pierwsze rysunki i stoi on tutaj na pamiątkę jako taki taki ul sentymentalny. Zobaczcie, to były rysunki dziecka. No nie pamiętam, ile ona wtedy miała. 4 latka? Tak, w wieku 4 lat już malowała. I to jest taka nasza tutaj ozdoba. Na razie stoi tutaj z boku, ale będziemy chcieli go na pewno wyeksponować. Gdzieś albo tu, albo może koło domu go przewieziemy. Chyba do domu tutaj Edziu mówi. Postawimy go w ogrodzie, bo do tej pory nie mieliśmy tam miejsca. No a teraz ten ogród, tam też troszeczkę będziemy rozszerzać od strony rekreacyjnej, więc ten ul tam będzie stał. Czy będą w nim pszczoły? Tego jeszcze nie wiemy, ale ul na pewno nie ulegnie rozdrobnieniu na części do spalenia. Zostanie on w ogrodzie. No i tutaj żeśmy jeszcze jego właśnie podnieśli. Okazało się, że o tym jednym najważniejszym ulu żeśmy zapomnieli. Jak żeśmy mogli? Nie wiem. Nie idzie tego teraz przełknąć. No ale takie są fakty. No i chyba wszystko na dzisiaj mamy tutaj. Chociaż przez noc pewnie kolejne obawy jakieś powstaną. I przyjedziemy tutaj jeszcze jutro coś. Tak czy siak przyjedziemy, bo będziemy tutaj teraz jeździć po 2-3 razy dziennie, sprawdzać, jak to wszystko wygląda. No i czy żeśmy jeszcze czegoś nie zapomnieli, co jeszcze można tutaj poprawić? Stoją. A tam płynie rzeka. Myśla.
ta nasza mała, lokalna. Ja tak myślę, że no. Tą wodę z 97 trzeba przetrwały w porównaniu, bo tam było tylko niewielka ilość wody, więc tutaj a idzie fala dużo niższa, o metr podobno niższa niż tam w 97. Przynajmniej tak ktoś gadają, ale jak to z tego wyjdzie, to się okaże dopiero. No obawa jest. No jesteśmy tutaj tak skołowani, że praktycznie człowiek z jednej strony jest troszkę uspokojony doniesieniami, a z drugiej strony no nie wierzy w te doniesienia. Fala ma być z tego, co już słyszymy, bardzo długa. Będzie ona się ciągła, wlekła. Wały będą nasiąkać i niestety jest bardzo duże prawdopodobieństwo i ryzyko, że będą one puszczać, a jeżeli będą puszczać, to ta woda będzie się podnosić, będzie ona się długo utrzymywała. Tutaj te tereny będą nasiąkać, no ale mimo wszystko łudzimy się, naprawdę się łudzimy, że to, co teraz żeśmy zrobili, w zupełności wystarczy, aby te ule zabezpieczyć. Czas, najbliższe dni, tygodnie właściwie pokażą, no ostateczność to jest wywożenie tych uli, chociaż chcemy uniknąć tego za wszelką cenę, żeby nie narażać tych pszczół na padnięcie, na stres. No to jest bardzo późno jak na przewożenie uli. Naprawdę jest późno, bo one są zakarmione i już szykowane do zimowli. Także to nie jest czas na przewożenie uli. A tak wygląda szczęśliwe bydełko. Tutaj naszych sąsiadów z sąsiedniej wsi leżą sobie spokojnie najedzone. Teraz mają porę siesty, przeżuwają to, co zjadły prędzej. Nie niepokojone niczym. Tutaj jest dosyć sporo hodowców bydła takiego opasowego i odsadkowego, to co już mówiłam wcześniej, i jest ono tutaj trzymane w naturalnych warunkach, co jest najlepszym sposobem chowu bydła, bo wtedy ono nie choruje, ma bardzo dobrze rozwinięte mięśnie, no i taki stały kontakt z naturą, z powietrzem. Takie bydło zdecydowanie lepiej rozwija się niż to, które jest trzymane na uwięzi w oborach. I tutaj rolnicy, wykorzystując to, że tych łąk jest dużo, mają dużo łąk, są one rozciągnięte w każdą stronę, mogą właśnie taki system chowu bydła uprawiać, z korzyścią oczywiście dla samego zwierzęcia, bo ono tutaj ma, no sami widzicie, warunki idealne. Tam są drzewa, które dają cień, no ale teraz takie słońce wczesno-jesienne jest najlepsze do wygrzewania skóry i kości, więc one tutaj zdecydowanie wybrały sobie przestrzeń na słońcu, a nie źli w cieniu. Tak wygląda odra dzisiaj, w niedzielę 22 września. Jeszcze tydzień temu była tak niska, że tutaj było na środku widać łachy piasku. Dzisiaj już ona wylewa. Właściwie ona już wylewa od 2 dni. Tam po prawej stronie już na łąkach ona jest. Te łąki w zasadzie są takimi naturalnymi polderami. I tutaj jak tylko ta odra idzie w górę każdej wiosny czy zimy, to na te łąki ona wychodzi. No dzięki czemu też nie ma co ukrywać, jest trawa, jest gdzie wypasać bydło, no i jest możliwość później robienia siana, jeżeli odra nie wyleje. No to tego siana nie ma, tej trawy jest skąpo, bo jest sucho. No ale tu nie mówimy o powodzi, tylko o takim normalnym wiosennym wylewie. No a dzisiaj ona tutaj już powychodziła,
z koryta tam i jak te drzewa przed kamerą wpada ta nasza lokalna myśla do Odry. Ona tutaj łączy swoje wody, no i dalej to wszystko płynie sobie spokojnie do Morza Bałtyckiego. Tak ona wygląda na chwilę obecną. Jest już wysoka, naprawdę to jest stan bardzo wysoki Odry. Jeszcze pójdzie tutaj sporo w górę. Fala kulminacyjna jest przewidywana wtorek, środa, więc no jeszcze pójdzie i na pewno tutaj to pozalewa. Kwestia tylko, ile pójdzie w tą górę, no zobaczymy. A tam po drugiej stronie już jest kolejne państwo nasze sąsiadujące, czyli Niemcy, i oni mają wybudowane wały. Także tutaj na tym odcinku do nich woda nie pójdzie. Rozleje się ona po stronie naszej. I zobaczcie teraz, jak tam wyglądają wały. Równiutkie, zadbane. Tak to wszystko wygląda. Tam pływają teraz kaczki. Jest ciepło. Płynie ona spokojnie. Błyszczy się tutaj w słońcu. Pierwszy dzień jesieni. Pierwszy dzień jesieni. Tydzień ciężki, bardzo ciężki. I tak z jednej strony piękną rzeką jest Odra, wygląda ładnie, a z drugiej strony zobaczcie, jaki to jest potężny żywioł, ile krzywdy, nieszczęścia i tragedii potrafi wyrządzić, ile łez, bólu. Takie dwie sprzeczności, nie? Chwilkę posiedzimy. Jedziemy do domu. Jutro od nowa. Tydzień pracy się zacznie, jeszcze trzeba trochę w polu tam porobić. Przyszykować w razie co przyczepę, bo być może zajdzie konieczność wywożenia tych uli. Ale gdzieś tam łudzimy się, że jednak takiej konieczności nie będzie. No zobaczymy. Na dzień dzisiejszy to tyle. Życzę Wam takiej pogody ducha mimo wszystko. Siły i jeszcze raz siły. Bo żywioł i natura są nieprzewidywalne i w każdym momencie mogą dać nam taką lekcję pokory, o jakiej nawet nam się nie śniło. Wydaje się, że jesteśmy panami tego świata, sięgamy już gwiazd, a tu przychodzi jedna chwilka i jesteśmy tacy malućcy. Nie znaczymy nic naprzeciw takiej tydzień temu jeszcze malutkiej, suchej rzece. Do następnego.